witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym będziemy przeglądać magazyn z serii Lego Ninjago. Jest to wydanie czwarte i jak zwykle kosztuje 12,99. Ale co możemy znaleźć w tym magazynie? W magazynie dostajemy oprócz minifigurki Iron Barona, z której się bardzo cieszę i którą sobie omówimy później, dostajemy kartę Samuraja X, która tu się schowała, ale ogólnie wygląda tak. Jak widzicie, to była jakaś guma, na którą miała być przyklejona. Ale bez zbędnego gadania, otwórzmy magazyn i sprawdźmy, co jest w środku. Także magazyn jest już otworzony z folii. Ja tu wyciągam tą minifigurkę Iron Barona na później, z nią na koniec przyjrzymy. Ale zobaczmy najpierw kartę Samuraja X. Jest to kolejna karta limitowana, którą mogliśmy dostać w magazynie. No, bardzo dobrze się prezentuje, tak jak poprzednie. Ogólnie dajcie mi chwilę, żeby tutaj ściągnąć tą gumę, żeby nie przeszkadzała nam później w przeglądaniu magazynu. Także gumy się już pozbyliśmy, także przejdźmy do przeglądu magazynu. Tutaj na okładce tradycyjnie reklama, spis treści, jakieś tutaj krótkie informacje o Iron Baronie, zagadki jak tradycyjnie w każdym magazynie, reklama, kilka stron komiksu. Może w końcu warto by było je przeczytać, może coś ciekawego bym znalazła. Tutaj plakat ciekawy z ninja. Tutaj plakat z Zainem z shurikenową akcją. Tutaj krótka reklama kart Ninjago. Dalej komiks. Tutaj kilka informacji o Kolu, mistrzu ziemi. Tutaj zestaw misja dla burzowego myśliwca. Prezentacja zestawu, co w nim znajdziemy. Zagadki jakieś. Tutaj widzę konkurs z ciekawymi nagrodami. Tutaj galeria prac. O, to jest ładny smok oraz ten tutaj złoty. Bardzo fajne prace. No i krótka reklama, co znajdziemy w kolejnym magazynie. Jak widzicie, kolejny magazyn będzie już 14 maja i razem z nim dostaniemy minifigurkę Lloyda z mieczem. Jak widzę, to jest minifigurka z 9 sezonu, więc sponio. Ale co mnie zastanawia, w następnym magazynie nie będzie karty. A jak wiecie, została jedna karta jeszcze, Mega Drużyna Ninja. Do, przynajmniej w mojej kolekcji, do zebrania, więc jeśli wiecie, gdzie ją można dostać, to albo gdzie można było ją dostać, to chętnie bym się dowiedziała, możecie mi napisać. Oserduszkuję tą osobę. No a z tyłu, jak widzicie, była reklama tych dwóch nowych poszek i tych multipaków, które już pokazywałam wam wcześniej na kanale. Także przejdźmy do omówienia minifigurki. Także po krótkim cięciu mamy już złożoną minifigurkę i co o niej sądzę? Ogólnie bardzo fajnie, że mogliśmy ją dostać za 10 zł, bo normalnie była dostępna tylko w tych dwóch największych zestawach z serii 9. Jeśli chodzi ogólnie o wygląd, to bardzo mi się podoba ten cylinder i tutaj to jego drewniana nóżka. Jeśli chodzi o ten tutaj element wystający, to byłam bardzo zdziwiona, bo myślałam, że to jest jakiś nowy odlew, bo nie widziałam go wcześniej. Ale jak wyciągnęłam, no to wszystko się wyjawiło, cały sekret zniknął. To jest po prostu ten zwykły odlew tej masek, można powiedzieć, na ramienników, co posiadają wszyscy, praktycznie wszyscy łowcy smoków. Tylko że no odwrócony tu tył naprzód. Ogólnie bardzo dobrze w tej formie pasuje tej figurce, muszę przyznać. No, ogólnie, no, nie wiem co dodać do tego. No tutaj oczywiście, jak pamiętacie, oprócz zamiast rączki miał tutaj taki jakby gadżecik. Oczywiście to jest po prostu zrobione, że tu na rączkę jest nałożony taki pistolecik, żeby się pewnie nie kłopotać z drukowaniem nowej, właściwie z projektowaniem nowego modelu figurki czy czegoś w tym stylu, no ale spisuje się bardzo dobrze, trzeba przyznać, no wystarczająco jak na nasze potrzeby. Ogólnie na druk torsa no niczym się nie wyróżnia, przynajmniej nie widzę niczego takiego, co powinno przykuć uwagę. Jeśli chodzi o samą główkę, no to nie posiada on dwóch twarzy ze względu na to, że no tutaj byłoby widać i nie ma jak ją zasłonić. Ale jeśli chodzi o całość, to bardzo mi się podoba. Także przejdźmy do podsumowania odcinka. Także podsumowując, uważam, że numer czwarty magazynu Lego Ninjago z tego roku jest bardzo udanym numerem. Równie udanym jak numer drugi,
ze względu na to, że posiada unikatową minifigurkę, którą mogliśmy dostać tylko w tych najdroższych zestawach, więc fajnie, bo uzupełniłam sobie kolekcję, przynajmniej tak naocznie. Dostaliśmy kartę Mega Samuraja X, limitowaną kolejną, oraz dość ciekawy magazyn. Także to na razie to tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie o tym magazynie. Ja na razie się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!